Mecz Płomień Nekla Orzeł Grzegorzew, decydujący o awansie do klasy okręgowej, zgromadził na trybunach ponad 100 kibiców. To rzecz niebywała w Nekli. Pojawiła się też kilkuosobowa bojówka Orła, która wyraźnie szukała zaczepki. Orzeł! Orzeł Grzegorzew! Mecz rozpoczął się w wymarzony sposób. Ledwie włączyliśmy kamerę, a arbiter już podyktował rzut karny. Pewnym egzekutorem okazał się Jakub Cierpiszewski. Przez kolejne minuty gra była szarpana. U gospodarzy widać było stres wywołany odpowiedzialnością za wynik. Goście stosowali prostą metodę – kopnij i biegnij. Podopieczni Bartłomieja Figasa uspokoili nerwy w 28 minucie. Stoper Orła niefortunnie zaliczył rękę w polu karnym i Cierpiszewski znów pokazał, jak strzela się jedenastki. Gdzie ty masz oczy? Ej kurwo, gdzie ty masz oczy? Zajadę cwelu, dajcie się kurwa cwelu. Po tej sytuacji kibice z Grzegorzewa odpalili race. Jedna wylądowała nawet na boisku, przez co przerwano mecz. Na szczęście do uspokojenia atmosfery wystarczyły mediacje. Kolejnych okazji nie udało się Neklanom zamienić w gole. Po zmianie stron Płomień nie odpuścił. Goście ciągle skupiali się tylko na oddalaniu gry od własnej bramki. W 89 minucie Orzeł wykorzystał karnego po przypadkowej ręce Neklanina. Arbiter doliczył 4 minuty, ale nerwowej końcówki nie było. Piłkarze Płomienia kontrolowali grę do ostatniego gwizdka. Potem była już tylko eksplozja radości i szampan pity prosto z butelki. Przede wszystkim gratulujemy naszej kolejki przed końcem rozgrywek. Zapewniliście sobie awans do klasy okręgowej. Co przyniosło wam ten awans? Przede wszystkim dziękuję. I no, co nam przyniosło? No to silna kadra. Dobrze pracowaliśmy na treningu. Chłopacy byli przygotowani na to. Wiedzieli, o co grają. Powiedziałem, tak jak po pierwszym meczu w Orzechowie powiedziałem, że gramy o awans, gramy o mistrzostwo. Może mistrzostwa nie ma, ale jest awans. No właśnie, najpierw wygrany pierwszy mecz wiosenny w Orzechowie, potem rozgromienie obecnego lidera tutaj 4-1. Czy to był ten moment, kiedy zespół uwierzył? No chyba tak i może za bardzo uwierzył, bo pojechaliśmy do zespołu z dołu tabeli, przegraliśmy 5-1, ale to tylko pomogło, bo zaczęliśmy grać coraz lepiej i przede wszystkim siły, dobre przygotowanie fizyczne zespołu. Ta sama kadra w okręgówce, czy jakieś spektakularne wzmocnienia? Powiem tak, że na pewno 3 osoby dojdą do zespołu i będę chciał, żeby to byli młodzieżowcy. Sławomir Peszko jest wolny. Bardzo chętnie, zapraszam. To musisz receptę dla Robena, jak się stelu rzuty karne? No recepty rzuty karne nie ma, już w tym sezonie się pomyliłem raz. Trener powiedział w szatni, że decyduje ten, kto się czuje na siłach. Zapytał się przed meczem, kto do karnego. Pewnie powiedziałem ja. 2 razy rzut karny, 2 razy się nie pomyliłem, tylko się cieszyć. Jak będzie fetowany człowiek, który dał pomieniowy awans? No nie, myślę, tak bym siebie nie oceniał. Cała drużyna, mamy 18 równych chłopaków, moim zdaniem. Trener robił kawał dobrej roboty, chłopacy przykładali się, wiadomo, jest szkoła, praca, wszystko jest ważniejsze. Tym bardziej na poziomie A-klasy, ale było widać, że zaangażowanie było przez cały sezon. Zaowocowało awansem czekolwiek przed końcem. Radość piłkarzy Płomienia była uzasadniona. Teraz pozostaje trzymać kciuki za ich grę w okręgówce.